Drodzy bracia, usłyszeliśmy właśnie fragment Ewangelii, właściwie fragment takiej rozmowy, w której uczeni w piśmie, starsi i faryzeusze zadają Jezusowi pytanie, jakim prawem to czynisz? O co oni pytają? Co uczynił Jezus? To jest oczywiście kontynuacja wczorajszego czytania, wczorajszej lekcji. Wczoraj słyszeliśmy o tak zwanym oczyszczeniu świątyni, czyli tym takim najbardziej brutalnym wystąpieniu Jezusa, kiedy Jezus tuż przed swoją śmiercią przychodzi do Jerozolimy, wchodzi do świątyni, wywraca stoły bankierów, przegania wszystkie zwierzęta, które tam były sprzedawane, zwierzęta ofiarne. W Ewangelii wczoraj usłyszeliśmy, że nawet nie pozwalał nikomu przenieść żadnego sprzętu. I kiedy go pytali właściwie, co tutaj się dzieje, dlaczego taka burda, to Jezus odpowiada, dom ten miał być domem modlitwy, a stał się jaskinią zbójców. Więc gdybyśmy mieli zadać pytanie jeszcze wcześniej, co tak naprawdę Jezus uczynił? Jezus oczyścił świątynię. I oczywiście ta cała sytuacja, kiedy Jezus wywraca stoły, ukręca ten bicz i oczyszcza świątynię, to jest pewna czynność symboliczna, bo tu chodzi o oczyszczenie świątyni naszego ciała. Zresztą, jak potem ludzie pytają Jezusa właśnie o to, co On uczynił, no to On mówi, zburzcie tę świątynię, wskazując na tą właśnie kamienną świątynię, zburzcie ją, a ja w ciągu 3 dni ją odbuduję. Jakby chciał powiedzieć, zburzcie, zabijcie, a ja w ciągu 3 dni ją odbuduję. Oni wtedy nie rozumieli, czego On powiedział, natomiast uczniowie przypomnieli sobie po zmartwychwstaniu, że On to powiedział. Więc co oznacza oczyszczenie świątyni? Dom ten, czyli i ta świątynia, która była w Jerozolimie, i to ludzkie ciało, ma być domem modlitwy, ma być domem, w którym oddaje się chwałę Bogu. To jest nasze powołanie, to jest nasze stworzenie. Bóg stworzył człowieka, żeby ten oddawał chwałę Bogu. I dla ludzi współczesnych to już jest niezrozumiałe, ale rzeczywiście człowiek dostępuje ukojenia, spełnienia, zbawienia, radości wiecznej dopiero wtedy, kiedy jest zanurzony w Bogu, kiedy oddaje Mu chwałę, kiedy kocha Boga. Nie ma absolutnego i ostatecznego spełnienia, jeżeli człowiek gra tylko na siebie. Spełnienie i realizacja natury ludzkiej jest wtedy, kiedy człowiek całkowicie mówi, Ty, Twoje imię niech się święci, Ty bądź uwielbiony, Twoja wola niech się stanie. Jeżeli nasze serca takie się stają, no to wtedy dopiero dostępujemy tego, co Bóg dla nas przygotował. To się nazywa wieczna radość, to się nazywa spełnienie. Natomiast grzech właśnie polegał na tym, że my w naszych ciałach, w naszych duszach, w naszych sercach zaczęliśmy oddawać chwałę sobie. Zaczęliśmy grać na siebie, dla siebie. I to właśnie Jezus oczyszcza, to wywraca. Mówi, nie będzie tutaj kupczenia, liczenia pieniędzy, banknotów, baranków. Nie będzie tutaj tego. Nie, człowiek ma służyć Bogu. Człowiek ma służyć Bogu, bo inaczej to się rozsypie. I to, co Jezus zrobi podczas swojej męki, to jest dokładnie to samo. On wie, odwieczny Syn Boży, boski Logos, który zstąpił z nieba, przyjął ciało z Maryi Dziewicy. W tym ciele oddaje chwałę Bogu. Zobaczcie, czym żyje Jezus, jak my czytamy Ewangelię. On nie żyje tylko tym, żeby być dobrym człowiekiem, w miarę religijnym i tak dalej, tylko on całkowicie jest skoncentrowany na Ojcu, aby uwielbić Ojca, aby oddać chwałę Ojcu. On w ogrodzu się modli, poci się krwią, boi się po ludzku tego, co ma na niego przejść. I mówi, ale nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. To jest właśnie to oczyszczenie świątyni. W świątyni ciała Chrystusa Bóg zostanie uwielbiony. To jest właśnie nasze zbawienie. W świątyni ciała Chrystusa. I symbolicznie, zanim Jezus tego dokonał w swoim ciele podczas męki, podczas Paschy, dokonuje tego tydzień wcześniej w świątyni jerozolimskiej. Jakby chciał pokazać, popatrzcie, ja będę oczyszczał, wy będziecie burzyli. Ja oczyszczam, wy będziecie burzyli, zabijali świątynię mojego ciała, ale ja zmartwychwstanę, bo będę oczyszczony.
I dzisiaj słyszymy, jak starsi faryzeusze pytają Jezusa, jakim prawem to czynisz? Popatrzcie, pierwsza ciekawa rzecz, jakby Jezus nas zapytał, jakim prawem On to czyni. Gdyby nas zapytali faryzeusze, jakim prawem czyni to Jezus, my wiemy. Wiara daje światło. My wiemy, oni nie wiedzieli. To jest już pierwsze zastanawiające, że zwierzchnicy ludu, arcykapłani faryzeusze, oni nie wiedzieli, oni nie znali Jezusa. Jakby nas zapytać, małe dziecko, prawda, by zapytać, które ma wiarę katolicką, jakim prawem Jezus to czynił i z czyjego polecenia, z czyjego mandatu, no to my wiemy, On to czynił w imię Boga, dla Boga, mocą boskiego swojego majestatu. On to czynił, bo ta świątynia należy do Niego. To arcykapłanom się wydawało, że ona należy do nich. Ta świątynia była świątynią Jego Ojca. On to uczynił, bo mógł, bo Jemu się to należało. Oni pytają, bo oni nie wiedzą. I Jezus ciekawą rzecz tutaj pokazuje, bo On odpowiada pytaniem na pytanie i mówi, odpowiem wam, ale najpierw wy odpowiedzcie mi na inne pytanie. Skąd pochodzi chrzest Janowy? Od Boga czy od ludzi? Dlaczego Jezus zadaje im takie pytanie? To jest pytanie o to, bo oni pytają Jezusa, jakim prawem to czynisz? Skąd ty masz tą moc? Na co ty się powołasz? Oni go pytają o jego świadectwo, jak on uzasadni to swoje działanie. Natomiast on im zadaje pytanie inne. On mówi, najpierw sprawdźmy, czy wy potraficie rozpoznawać sprawy Boże. Bo jeżeli nie potraficie rozpoznawać spraw Bożych, to po co ja mam do was mówić? Chrzest Janowy, od Boga czy od ludzi? Proste pytania. Od kogo pochodzi? I popatrzcie, co robią faryzeusze. Zastanawiałam się. Ale co jest najciekawsze, oni się nie zastanawiają nad tym, jaka jest prawda. Oni się nie zastanawiają nad tym, jaka jest prawda. Oni się zastanawiają nad tym, co powiedzieć. Jeśli powiemy od Boga, a on to nas zapyta, to dlaczego nie przyjęliście? A jeśli nie powiemy, że od ludzi, no moglibyśmy tak powiedzieć, ale jest tłum, boimy się ich. Oni uwierzyli Janowi. Koniunkturalizm. Drodzy bracia, słowo klucz dzisiejszej Ewangelii. Koniunkturalizm zabija wzrok duchowy. Jeżeli jesteś koniunkturalistą, to przestajesz widzieć Boga. Święty Paweł inaczej to mówił. Gdybym chciał się przypodobać ludziom, nie byłbym sługą Jezusa Chrystusa. Jeżeli chrześcijanie, jeżeli pasterz, jeżeli kapłan będzie oglądał się na to, co ludzie chcą usłyszeć, za co mnie wyniosą, a za co mnie zostawią, przestanie widzieć Boga. Widzimy to chyba, prawda? Widzimy to. Jeżeli pasterz ogląda się nie na tego, który go powołał i posłał, ale na tych, którym ma służyć, przestaje widzieć Boga. I tak samo faryzeusze, prawda? Oni zaczynają się pytać albo o swój interes, albo, prawda, o ludzi, żeby im się krzywda nie stała. I przestają widzieć Boga, przestają rozumieć Boga. Moi drodzy, to jest fatalna choroba, ponieważ ona dotyka nas dzisiaj bardzo szeroko i ona, to jest choroba, która jest bardzo zakamuflowana. Zwróćcie uwagę, faryzeusze uczeni w piśmie, oni nie porzucili religii, którą objawił im Bóg, ich przodków. Oni jej nie porzucili, oni ją wykrzywili, oni ją zdeformowali tak, żeby ona nie służyła Bogu, ale służyła im. I to jest największe niebezpieczeństwo. Wykrzywić, zdeformować tak prawdziwą wiarę, prawdziwą religię, żeby ona przestała służyć Bogu, ale żeby zaczęła służyć mi. Jak my to słyszymy bardzo często, cały czas jest głoszona literalnie ta sama Ewangelia, te same słowa, ta sama opowieść o Jezusie Chrystusie, ale jak spytamy tradycji Kościoła, dlaczego Syn Boży zstąpił z nieba? Dlaczego nauczał? Dlaczego spożył swoją paskę z uczniami? Dlaczego poszedł do Ogrodu Oliwnego? Dlaczego oddał swoje życie? Dlaczego umarł na krzyżu i dlaczego zmartwychwstał? To Kościół w swoich dokumentach i w swojej tradycji mówi, aby przywrócić chwałę Ojcu. A skutkiem tego jest nasze zbawienie.
po to, żeby uwielbić chwałę Ojca. Bo przez grzech stał się pewien skandal. Bóg, który godzien jest najwyższego uwielbienia, został przez człowieka, przez swoje stworzenie zapomniany, wzgardzony, odrzucony. I to jest nasza sytuacja człowieka grzesznego. Bóg zapomniany, wzgardzony, odrzucony. A jak człowiek zapomina, gardzi i odrzuca Boga, to popada w śmierć, popada w niebyt, popada w rozpad, popada w piekło. Bo życie bez Boga to jest piekło. I Chrystus przychodzi, aby człowieka przywrócić Bogu, oddać Bogu, oczyścić go ze zgnilizny egoizmu. Natomiast jak my możemy wykrzywić te słowa? Dlaczego Jezus przyszedł, prawda? I dzisiaj coraz częściej katolik odpowie, po to, żeby przywrócić szczęście człowiekowi. Więc zwróćcie uwagę, Bóg nie jest celem. Bóg jest narzędziem, Bóg jest asystentem. Bóg naprawi twoje życie, potem możesz sobie żyć. I odchodzisz. Jakie są tego skutki, moi drodzy? Jak dzisiaj często się mówi, no ale po co wierzyć w Boga, po co chodzić na mszę świętą, jeżeli jestem na przykład dobrym człowiekiem? Inne religie też sprawiają, że jest się dobrym człowiekiem. Nawet można być ateistą i być dobrym człowiekiem. Bogu przecież chodzi o to, żebyśmy byli dobrzy i żeby się nam dobrze żyło. Zrównuje się, moi drodzy, chrześcijaństwo, katolicyzm z pogaństwem, z ateizmem. Nie musisz służyć Bogu. O Bogu możesz zapomnieć. Ważne, żebyś służył sobie. Albo wszystkie te ruchy, prawda, synodalne. Zapytajmy ludzi, czego oni sobie życzą. Jakiego oni Kościoła pragną. Jacy mają być kapłani. Jak mają przed nimi, prawda, się kłaniać. Jak mają słuchać. Nie? Bo teraz my zdecydujemy, jaki my chcemy Kościół. No ale Kościół jest po to, żeby zacząć oddawać chwałę Bogu. Msza święta. Jak zrobić mszę świętą, żeby ludzie się cieszyli, żeby ich ta msza nakarmiła, żebyśmy wyszli, ale fajna msza święta. No nie, msza święta jest po to, żeby Bóg był uwielbiony, prawda? Żeby Bóg był uwielbiony. A wy powinniście pragnąć takich kapłanów, którzy nie, że odprawił nam taką fajną mszę, tylko odprawił tą mszę tak, że Bóg był uwielbiony. Jeżeli będziecie uczestniczyli we mszach odprawianych tak, że Bóg jest uwielbiony i to będzie radością waszego serca, dotykacie nieba. Dotykacie nieba. Więc my możemy, prawda, w jakiś sposób deformować, my deformujemy, ale to jest właśnie faryzeizm, to jest istota faryzeizmu. Nie? Albo jeszcze inny, prawda? Pan Bóg, on nie musi być uwielbiony. To, że złamiemy przepisy liturgiczne, że tutaj, prawda, święta hostia spadnie, albo chociaż partykuła, okruszek tej hostii spadnie na ziemię. Ważne, żeby człowiek był nasycony. Bo nie chodzi o Boga, chodzi o człowieka. Bo nie chodzi o Boga, chodzi o człowieka. Bo Kościół teraz ma patrzeć na ludzi i się zastanawiać, czego oni chcą. I wtedy będzie dobrze, jeżeli Kościół odpowie na pragnienia ludzkie. Drodzy bracia, to jest fałszywa droga. To jest fałszywa droga. I co więcej, ośmielę się powiedzieć, na podstawie dzisiejszego słowa, na podstawie dzisiejszego fragmentu z Ewangelii, że ta fałszywa droga wywołuje największy gniew Chrystusa. Kiedy Jego świątynia zamienia się na miejsce realizacji ludzkich zapatrywań, ludzkich pragnień, to Chrystus powywraca tę stołę. On powywraca tę stołę. Natomiast celem naszej wiary jest uwielbienie Boga, zacząć Go kochać. Pierwsze jest, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją siłą, całym swoim umysłem. Drugie podobne jest do Niego, będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Jeżeli to spełnisz, to dopiero wtedy dostąpisz tej wolności, tego oczyszczenia i tej radości, i tej mocy, że nawet jeżeli świątynia Twojego ciała zostanie zniszczona, to jeżeli będzie ona służyła Bogu, uwaga, jeżeli świątynia Twojego ciała, świątynia Twojego życia, jeżeli będzie służyła Bogu, jeżeli w niej będzie rozbrzmiewała chwała Boża, to nawet jeżeli ta świątynia zostanie zniszczona, nawet jeżeli zostanie zburzona, nawet jeżeli umrzesz, to zmartwychwstaniesz. Świątynia ciała Jezusa została zniszczona i po trzech dniach
została odbudowana, Chrystus zmartwychwstał. Świątynia Jerozolimska w 70 roku również została zniszczona i pozostaje nieodbudowana do dzisiaj. I to coś mówi. Służ Bogu, a w służbie Bogu, w chwaleniu Boga jest Twoje zbawienie. Amen.